Wiemy wszyscy, że od września 2022 roku ma być wprowadzony do użytkowania w szkołach ponadpodstawowych nowy podręcznik do przedmiotu Historia i teraźniejszość. Sam przedmiot też jest zupełnie nowy, autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego. W tej chwili przetacza się przez cały kraj wielka dyskusja związana z treściami, które są zawarte w tym podręczniku. My również jako radni miasta Opola, ludzie mieszkający w tym mieście, wychowujący również często dzieci, nie zgadzamy się z wieloma tezami, które są zawarte w tym podręczniku. Są one niedopuszczalne, szkodliwe, obelżywe, traktujące w zły sposób drugiego człowieka, segregujący społeczeństwo. Chciałem Państwu odczytać tylko jeden cytat, który odnosi się wprost do dzieci poczętych metodą in vitro i który znajduje się w tym podręczniku. Co ciekawe, on znajduje się w części poświęconej latom 50. i 60. XX wieku. Uwaga! Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi, czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody oderwania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania, kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci. Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju produkcję? To jest jeden z przykładów. Takich przykładów w tym podręczniku jest więcej. My się na to nie godzimy. To jest absolutny skandal. To są jakieś tezy propagandowe, które zostały zawarte w tej książce, bo przez tą formę właśnie ta książka traci formę podręcznika. Dlatego w tym apelu zwracamy się do prezydenta miasta Opola, żeby zwrócił się do dyrektorów wszystkich szkół ponadpodstawowych oraz do kuratora oświaty w Opolu o to, aby zachęcić wszystkich do odejścia, do zrezygnowania z korzystania z tego właśnie podręcznika. Jako dydaktyczka, jako językoznawczyni wynotowałam mnóstwo uwag, które właściwie można podsumować tym, że ta publikacja nie może być nazwana podręcznikiem. Ona nie może być nazwana podręcznikiem z bardzo prostego względu, a mianowicie jest to monolog, który ciągnie się przez 500 stron, opatrzony oczywiście interesującymi zjawiskami, faktami historycznymi, ale przede wszystkim, to chcę podkreślić, co jest niedopuszczalne z perspektywy mojej jako dydaktyczki, komentarzami, które mają charakter ideologiczny i które tak naprawdę, jeżeli znajdą się w rękach, w umysłach młodych ludzi, mogą też indoktrynować. W związku z tym absolutna niezgoda na tego typu publikacje. Chcę podkreślić, że odnosząc się właśnie do tego pytania, co w zamian, że w tej chwili konkurencyjny podręcznik cały czas czeka na recenzję. Treści, te oczywiście, które dziś zostały upublicznione, te, do których dotarłam, no niestety nie są tekstami naukowymi, nie są pojęciami naukowymi. Szkoła jest bardzo ważnym miejscem dla młodych ludzi, też dla ludzi już dorosłych, już pełnoletnich, gdzie rozwija się pomysł na przyszłość, gdzie uczniowie zbierają tą wiedzę, rozwijają też swoją aktywność społeczną i obywatelską, kształtują swoje poglądy względem również swoich rówieśników, grup społecznych. Co jest ważne, żeby faktycznie te treści, które są przekazywane w szkole, które są w podręcznikach, były po prostu prawdziwe i mówiły o tym, jak wygląda nasz świat, jak wygląda nasza rzeczywistość, że jesteśmy Europejczykami, jesteśmy w Unii Europejskiej, nie zaprzeczały pewnym faktom, bo to są fakty i uważam, że tutaj to słowo prawda i też taka obiektywna prawda jest kluczowa. Dla nas czymś niedopuszczalnym jest segregacja ludzi, dzielenie ich. To takie postępowanie może mieć niewyobrażalne skutki. Ktoś w partii rządzącej zaplanował sobie, że będzie kreował nowego młodego człowieka, tak, na wzór słusznych tez, które oni głoszą. Nie ma na to absolutnie naszej zgody i warto przypomnieć, że my również
również jako samorząd miasta Opola wspieramy pary, które w sposób naturalny nie mogą doprowadzić do poczęcia swojego dziecka i wspieramy tutaj leczenie metodą in vitro. Stąd dla nas wszystkich tak obrzydliwym, przerażającym są te sformułowania, które są zawarte w tej książce.